radość, że taki człowiek tak długo mógł się zajmować bezpieczeństwem na terenie naszego powiatu. I strażaka kojarzymy zawsze z akcją, z płomieniem, z wodą, z potem, z bardzo trudnymi warunkami i to jest prawda. I ten zakres ratowania życia i zdrowia, niezależnie od tego, czy to powódź, czy to ogień, czy zdarzenia drogowe, zawsze był na bardzo wysokim poziomie. Ale zdarzył się nam jeszcze jeden bardzo ważny moment, mianowicie dwóch przyjaciół z komendy, pan Trojna i pan Kielar, wymyślili coś na podstawie bardzo długiej analizy wszystkich zdarzeń w przeciągu kilkunastu lat na terenie naszego powiatu. Wymyślili program Solidarni w obliczu zagrożeń, który pozwalał lepiej przygotować się gminom i w sposób zinstytucjonalizowany prowadzić akcje ratunkowe w przypadku kryzysu. I to wszystko się udało i to wszystko zostało sprawdzone teraz w ciągu ostatnich zdarzeń kryzysowych. To wszystko działa. To jest również jego zasługa. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, ale jesteśmy świadomi tego, ile dobrego uczynił dla wszystkich mieszkańców powiatu.